Ale bardzo miło mi Cię zobaczyć na ramówce TVN-u, ale teraz wiele produkcji wchodzi do playera, tak jak Skazana 2. Czy Ty masz w ogóle w domu telewizor? Mam telewizor, ale nie mam telewizji. A, taki miks, czyli używasz po prostu aplikacji, ale standardowej telewizji nie ma. Dokładnie, tak. Po co stówę płacić? Dokładnie, między innymi właśnie mam playera. W drugim sezonie Skazanej pewnie wiele niespodzianek, co czeka fanów, szczególnie Patty. O Jezus Maria, ile tam się rzeczy dzieje. Znaczy jakby zaczynając od tego, że pojawia się mój ukochany, czyli Krystianek. Totalne ciacho. Czy on też tak mówi? O nie, ale jest totalnie, to znaczy wybrany to jest Konrad Eleryk. Jakby jest dobrany idealnie, mieliśmy castingi, ja od razu poczułam z nim fajną bardzo chemię, więc praca z nim na planie była super. Niestety tego aż tyle nie ma, to jest w takiej pigułce, no bo wiadomo, sama moja postać wskazanej jest może widoczna, ale nie ma jej tak dużo, więc tak samo jest w przypadku Konrada Eleryka grającego Krystianka. Ale dochodzi, słuchajcie, do zaręczyn. Proszę Państwa, więc trzeba śledzić. Ja pamiętam, jak spotkaliśmy się około rok temu przed konferencją pierwszej części. W ogóle hitowy film, ponad 200 tysięcy wyświetleń na YouTubie, więc cudownie. I takie, tak, to była przemiła niespodzianka. Powiedziałaś mi wtedy o kulisach swojego takiego przesłuchania, takiego self-tape'u, jeżeli dobrze mówię, który wysłałaś produkcji. Tam dużo robiłaś jakby od siebie. Nie byłaś proszona, stwierdziłaś, że zrobisz taką swoją wersję, między innymi powiesz coś tym głosem Patty i tak dalej. Nie było troszkę tak, że na jakimś wieczorze panieńskim Ci ten pomysł przyszedł do głowy? Jezus, oczywiście, że tak. A Ty skąd wiesz takie rzeczy? To ja muszę chronić swoje źródła. Poproszę o jakąś mini anegdotę. To był wieczór panieński mojej przyjaciółki Alicji Karluk. I faktycznie było tak, że były jakieś zabawy, mieliśmy tatuaże i gdzieś po prostu wyszło ze mnie, to oczywiście nie było to, co potem było Patty, ale rodzaj takiego sposobu mówienia i nagle się zorientowałam, że tak, to jest coś, co można po prostu dokształcić, dokoloryzować i włożyć w postać i taka wyszło, jest pięknie. Jakiś ale wieczór panieński się tam jeszcze szykuje teraz? Coś? Bo wiesz, kolejnej roli życzę, a to widzę, że tą drogą trzeba. W styczniu jest premiera filmu, w którym gram pannę młodą, więc chyba wszystko się zgadza. Ten jaki skubany. No. Cudnie. No to widzisz, 3 minuty rozmowy, ale udało się zaskoczyć. Pięknie Ci dziękuję. No, dziękuję.